Możesz podać swoje imię? Powiedz, co widziałeś? Kurwa, taką parę czerwonych oczu? Pierdolę. Kurwa. Witajcie, jesteśmy teraz w Rudzie Śląskiej, w okolicy, no dokładnie w miejscu bunkra, w którym dokonano morderstwa przez dwóch mężczyzn. Nie wiadomo, czy byli oni w tym momencie, w czasie tego morderstwa po czytalni. Według tutaj informacji, jakie tutaj krążą w sieci i jakie były przedstawione podczas sprawy, ludzie, którzy tutaj zginęli, zostali złożeni w ofierze szatanowi. Przychodzimy tutaj z wyrażami szacunku do tych osób, które tutaj zginęły. Zobaczymy, czy to miejsce jest w pewien sposób aktywne, gdyż, jak dobrze wiemy, złożenie ofiary, czy w pewnym sensie przeprowadzenie jakiegokolwiek rytuału otwiera jakiś portal, tak? Otwiera drzwi do bardzo złej energii, do energii demonicznej, i najprawdopodobniej, jeżeli złapiemy tu jakiś kontakt, nie będą to byty na pewno przyjaźnie nastawione. Ruszamy do bunkra. Jak widzicie, tutaj nawet można zauważyć pentagram, także są tu pozostałości po... Gdzie? Tu jest napisane Ave Satan. Jest, no. Ty trzymasz, ja mogę otworzyć. Poświęćmy minutę dla osób, które tutaj w brutalny sposób zginęły. Sesja EVP. Jeżeli coś tutaj jest, jakakolwiek demoniczna siła, ujawnij się do tego urządzenia.
jest live. Sesja IVP. Jeżeli coś tutaj jest, jakakolwiek demoniczna siła, ujawni się do tego urządzenia. Część ekipy została przy bunkrze. Słyszeliśmy jeszcze, że gdzieś tutaj jest jakaś mogiła zniszczona i idziemy ją poszukać. Idziemy. Let's go. Reszta grupy dokonuje ekspedycji lasu, gdyż udadzą się tam sami. Ja zostanę tutaj z drugim śledczym, Piłatem. Przeprowadzimy sesję ze Spirit Box. Dokonam też eksperymentu w innym zakresie długości fali tego urządzenia. Ja pierdolę. Nagrywam. Gdzie te kurhany? Gdzie te kurhany? Co nam obiecali widzowie? Idzie. Co jeszcze? Trzeba pamiętać, że takie miejsca, w których dokonano tak tragicznych wydarzeń, pozostawiają swoje znamie w takich rejonach i w pełni odradzam badania tego typu miejsc bez odpowiedniego przygotowania. Dobrze, rozpoczynam sesję z SB7, zostanę tutaj z śledczym Piłatem, zobaczymy, czy uda się skomunikować z demonicznymi siłami, które być może występują w tej okolicy. Druga grupa wyruszy w głąb lasu w poszukiwaniu też jakiejkolwiek aktywności. No i co panowie, życzę powodzenia. Bawcie się dobrze. Tak jest. My też będziemy. Postaramy się bawić dobrze. Dobra, to co chcesz? Jak coś mamy radę. Jak tam łączność? Łukaszu, może podejdziemy pod bunkier. No, idziecie już. Dobra. Idziesz za mnie? Może. No to co? Ruszamy. So let's go, motherfucker. No to mam sprawę, chodzę mi po lasach. W środku lasu to najprawdopodobniej jest pierwszy raz, jak jestem w nocy. Masa.
Czy w tym miejscu znajdują się demoniczne siły? Usłyszałem wcześniej tutaj warknięcie. Czy możesz tutaj dać jakiś znak? Może się ktoś przedstawić, czy są tu jakieś dusze uwięzione? Czy jest tutaj jeden byt? Jakie masz zamiary? Głośniej! Co tutaj się wydarzyło? Takie rzeczy, to ja w ogóle nie lubię, no weź to nagle. Masakra. Ktoś se w mordę da. Jaki chuj to powiesił? Znaczy nie, to po prostu odpadło i się tak zawiesiło pewnie, ale Blair Witch Project pełną gębą. Dobrze, że mamy noże przy sobie, co pewnie nic nam nie pomoże. Prędzej dostaniemy jakąś kłodę. Sprawdzamy łączność. Dodam od siebie, że Phoenix TK ma zasięg 200 metrów, więc powinniśmy widzieć ogólnie większość rzeczy przed nami. Czy coś jest chujowe w takim spacerze? Jak się kurwa idzie na końcu? No ja wiem, ja już obrywałem od was gałęziami. Lubisz to, nie? Co to było? Kurwa, jak zimno. Słyszycie to, kurwa? Ej, coś tam chodzi. Coś tam, kurwa, łazi. Świeć tam. Okej. Świeć tam latarką. Kurwa, zaś. Masz. To jakiś czas. Słyszycie to, kurwa? Ej, coś tam chodzi. Coś tam, kurwa, łazi. Świeć tam. Okej. Świeć tam latarką. Kurwa, zaś. Kurwa. Masz. To jakiś czas. Co tam jest? Słyszeliśmy kroki gdzieś w tej okolicy. Masakra. Jakiś gałęź połamana? Nic nie ma. Tak, zobacz to. Jest złamane. Dalej. Musimy tutaj flary. Flary. Zawsze to jakaś droga. Będziemy widzieć, że tu coś usłyszeli. O, odezwijcie się. Jakaś już droga jest. Słyszeliśmy jakieś dziwne dźwięki, jakieś kroki, łamanie gałęzi, patrzymy w tamtą stronę i nic nie ma. No to są...
ja też słyszę coś. Mam wrażenie, nie wiem czy to człowiek. A u nas właśnie poszliśmy w to miejsce i nic. Jak szliśmy na wprost koło tego co usłyszeliśmy, powiesiliśmy flarę i idziemy dalej. Oczywiście raz. Dobra, na razie bez odbioru. Idziemy dalej. Jak Łukaszu? Powiem ci tak. No. Prawa ręka mi zmarzła. Ale ogólnie dziwnie się czuję. O, widziałem to! Ej, serio, cień! A ja coś usłyszałem. Powiedz coś do tego urządzenia. Ale straciła ja ostrość kamera, ja pierdzielę. Poświeć mi. O, kur, słyszałeś to? Coś było słychać. O! Kur, słyszałeś to? Coś było słychać, ale takie... O, mam ciary. Nie żartuję. Możesz podać swoje imię? Głupia gałąź, fajnie. O! No to ta gałąź narobiła. Doszliśmy do rozdroża i zastanawiamy się, w którą stronę iść. Ja tam za bardzo nie lubię rozdroży. Ja mam poszedł w tamtym kierunku. No i pójdziemy w tamtym kierunku, to podejdziemy trochę bliżej bunkra. Nie ma co się za bardzo oddalać od siebie, tym bardziej, że im jesteśmy dalej, tym bardziej radio szwankuje, jakby się coś działo, nie zdążymy dobiec. Idziemy do bunkru. No idziemy w tamtą stronę powoli do nich. Taka rada ode mnie, nie chodźcie nocą po lesie. Jest strasznie, ale da się wytrzymać. No, czy te wybuchy, co było słychać? Mam nadzieję, to nic, to znaczy petardy były, nic paranormalnego. Ale poskizowały. Ale słysząc to w środku lasu. A opowiem wam w ogóle historię. Kiedyś razem z kolegą Illidanem wybraliśmy się na opuszczone, co to było te kolejowe? Zajezdnia kolejowa. Zajezdnia kolejowa, coś takiego. Nie, to jakiś rozrząd kolejowy, coś takiego. I oczywiście stwierdziliśmy, pójdziemy sobie do głównego hangaru i tam trzeba iść przez krzaki, przez las. No i spoko, idziemy sobie. Nagle patrzymy, jakieś auto jedzie w naszą stronę. No to szybko w krzaki szczailiśmy się, położyliśmy się na ziemi, żeby nas nie widzieli, latarki zgasiliśmy. No i chyba zauważyli nasze latarki. No bo trochę zwolnili, rozglądali się, ale nas nie zauważyli. Stwierdziliśmy, mogą się naszym autem zainteresować, to się powoli tam zawijamy. Szliśmy tam przez ten las z powrotem, nie wsiedliśmy do auta. Jak usłyszeliśmy jakieś strzały i huki z miejsca, w którym oni byli, jak żeśmy zaczęli stamtąd zawijać, masakra. Do tej pory nie wiemy, co to było, ale jechali w stronę takiego dużego placu, jak tam dojechali, nagle jakieś strzały i wybuchy. Równie dobrze mogli to być ludzie z ASG, którzy po prostu stwierdzili, że nas nastraszą i zaczęli tymi swoimi granatami hukowymi rzucać. Ale im się udało. To im trzeba przyznać. Dobra.
idziemy dalej. Teraz ja dostałem kamerę. Na razie jest to bunkier jest gdzieś w tamtą stronę. Witam, witamy znów, kobieta. Słucham, kobietę, możesz się przedstawić, podaj swoje imię. No słyszę kobietę. Co masz do powiedzenia? Jedna kreska baterii. Gdzie? A teraz powiedz, co widziałeś. Kurwa, taką parę czerwonych oczu. Pierdolę. Kurwa. To już nie jest śmieszne. Wiesz, dzik kurwa był czy co? Na czerwone oczy, raczej zając albo jakiś wilk, ale tutaj nie ma wilków. Ja pierdolę. Ja pierdolę, ale wiesz, przez Boże... zawsze ubezpieczony. No. Dobra, zawijamy się stąd, panowie. Nie ma co. Będziemy zobaczyć, jak reszta. Wolę nie iść sprawdzić, czy to jakieś zwierzę było. No jak dzik, to nas pogoni. No. Aktualnie widzę tyle. Idziemy powoli w waszą stronę. Masakra po prostu. Zaczekajcie już, bo już naprawdę zimno i trzeba się ewakuować, dobra? No, zabieramy się stąd jak najszybciej. Jaki znak? Dawać. Nie wiem, co on powiedział. Możesz powtórzyć? Powiedz imię. Pociągnij mnie za rękawiczkę. Ostatnie minuty, żeby się z nami skomunikować. Oh,
późno. Podaj imię. Co to za miejsce? Czy słyszeliśmy kobietę? Czy to przemówił demon? Nadchodzi. Czy demon nadchodzi? Nie otworzymy się przed nim. Nie boimy się go. Ale też go nie będziemy prowokować. Nie jego miejsce jest tutaj. Boicie się go? Dlaczego się go boicie? Otóż... Ilu was jest? Ilu was tutaj jest? Dajcie jakiś znak. Nas o to.